Uczestnicy seminarium, a więc zawodnicy strefy, osoby z Lubina i Legnicy, a także uczniowie Gold Team Bielawa wykonywali polecenia Sławomira Grabowskiego z dokładnością, poprawiając swoją technikę po sugestiach ucznia braci Linkę. Pierwszy trening to submission, wyjście z gardy, pozycja boczna. Po nim trenujący mieli do czynienia z technikami w kimonach. Przede wszystkim przyjazna atmosfera, widać, że chłopaki zaangażowani, widać, że są fajnie prowadzeni. Przyjechałem na zaproszenie Maćka Kruszewskiego, który jest moim serdecznym przyjacielem, który przyjeżdża też do nas, do klubu. I naprawdę cieszę się, że ten sport tak fajnie, w naturalny sposób rozwija się w naszym kraju, że tych sekcji jest coraz więcej. Podczas bardzo solidnych konfrontacji na zajęciach nie brakowało potu i krwi. Niemniej jednak ambitni uczniowie bardzo szybko ponownie stawiali się na matę, aby pobierać lekcje brazylijskiej sztuki walki od Sławomira Grabowskiego. Bardzo się cieszę z tego, że mogłem sprowadzić Sławka tutaj do nas, do naszego klubu i żeby on nam pokazał jakieś techniki, poprawić nasze jiu-jitsu. Ja Sławka znam kupę lat już, razem trenowaliśmy, ja gdzieś tam zaczynałem, on już był gdzieś tam wyżej. I to jest tak naprawdę nasza pierwsza niespodzianka w tym roku. Sławek jest mega osobowością. Dla mnie jest moim autorytetem w jiu-jitsu. I niedługo chcemy zaprosić też Mariusza Linkę, żeby przyjechał do nas i tutaj z nami poprowadził seminarium. Frekwencja, ja jestem w szoku, że tyle przyszło. Fajnie, że potrafimy się zmobilizować. Jest jakieś wydarzenie u nas w klubie. Fajnie, że ludzie potrafią przyjść, zmobilizować się i trenować, i żebyśmy trenowali wszyscy razem. Mamy tutaj tą przyjemność, że gościmy Sławka, który tutaj prezentuje bardzo praktyczne podejście do brazylijskiego jiu-jitsu pod kątem MMA akurat na tej dawce. Frekwencja rzeczywiście jest duża. Mamy razem ze Sławkiem kilku chłopaków, które przyjechało od niego z klubu, parę osób z Legnicy, no i tutaj naszych podopiecznych trenujących w naszym klubie. Sławomir Grabowski przekazywał, a także podkreślał, że sztuki walki nie służą do bezmyślnej bijatyki. Tutaj w grę wchodzą emocje, umiejętności, walka w głowie każdego z wojowników z osobna. Powiedzmy sobie tak, no na pewno nie jest to kurs szybkiego uderzania, bo to jest jednak mega techniczny sport. Nie cukrując sobie, powiem, że jest bardzo inteligentny, nie dla głupich ludzi, nie? Bo tutaj już historia pokazała, że ci, którzy chcieli się tylko wyszumieć, szybko gdzieś się w tym wszystkim pogubili i zobaczyli, że lepiej jednak jest się napinać gdzieś tam na dyskotece, jak trenować. Dlatego sport dla wszystkich jak najbardziej, bo polecam wszystkim środowiskom. W ostatnim czasie bardzo popularny w środowisku studenckim, bo jak powiedziałem, jest mega techniczny, czyli trzeba się go uczyć. Seminarium organizowane przez Strefę Fight Team Lubin to nie pierwsza i nie ostatnia taka inicjatywa. Drużyna stworzona przez byłego zawodnika KKSW Lubin, a obecnie walczącego w formule MMA Tomasza Pilarza, stale się rozwija.